Jest, już przyszła. O, jak ekstra. Witajcie na unpackingu. Nareszcie przyszła do mnie bardzo wyczekiwana paczuszka. Przyjechała do mnie prosto z Anglii. Kto śledzi mojego bloga i mojego Facebooka, już wie, co jest w środku. Głos mam dzisiaj strasznie zachrypnięty, to przez infekcję gardła, ale musiałam dla was nagrać ten unpacking. Więc, no to bez zbędnych ceregieli zaczynamy rozpakowywać. Mamy brejerowskie pudełko. Oczywiście koń w środku nie jest z kolekcji Let's Go Riding. A jest to... Uwaga, uwaga. Tam, tam, tam. Tam. O. No cześć. Prześliczny. Jaki wielkolud. Co, wyciągamy, nie? Ogier przyjechał do mnie razem z firmową derką i ochraniaczami. Tak jak było na aukcji. Pierwszy raz widzę na własne oczy derkę od Breyera. Zawsze robiłam swoje własne. Jest bardzo, bardzo ładna. Ma pikowania. Jest zrobiona bardzo estetycznie. Ochraniacze też są fajne. Wszystko jest na rzepy. Ale co tam derka? Ważny jest on. Jest bardzo ciężki. Ach, ja nie mogę go utrzymać za ogon. Muszę go wziąć tak. Jaki ty jesteś duży chłopak. No, no, no. Nie sądziłam, że mi się trafi. Bardzo mi się podobał ten model, ale przestali go produkować... bodajże w 2012 roku, czyli już dosyć, dosyć dawno. A tu proszę. Pościągam mu teraz te wszystkie akcesoria i obejrzymy go sobie bez. Pozbyliśmy się już ochraniaczy, jeszcze dereczka. No i jest. Jest bardzo duży i ciężki. W porównaniu z klaczą andaluzyjską, to ma zadrapanie na uchu, o którym mówiono w aukcji. A nic nie szkodzi. Za taką cenę, za jaką ja go kupiłam, to takie zadrapanie to jest mały pryszcz. Zaraz sama je na... Różnicy w masie nie jestem w stanie wam pokazać, ale spójrzcie na różnicę w wysokości. Stawię kłąb do kłębu. Są w podobnej pozie, bardzo fajnie razem wyglądają. A, andaluzkę może w końcu odmalować. Już tak stoi parę miesięcy. Biedna. Nie mam dla niej czasu, niestety. Ogier ma ładne, chociaż dość schematyczne jabłuszka. Fajną, szeroką odmianę na pysku. Bardzo takie lubię. I bardzo podobają mi się też jego kopyta. Spójrzcie, jakie są kolorowe. Jest to już koń wycofany, nieprodukowany, ale jeśli jeszcze gdzieś się wam trafi, tak jak mnie, no to bardzo polecam ten model. Jest śliczny, bardzo lubię takie kształty u koni. Jestem bardzo szczęśliwa, że do mnie trafił. Zajął już miejsce na półce obok innych moich koni. I to koniec unpackingu. Ja już kończę, żeby nie przemęczać gardła. Do zobaczenia w kolejnym odcinku. Cześć!